Чи можуть іноземці працювати водіями у громадському транспорті? Так можуть, стверджують у МПК Вроцлав. Недавно на нашому інтернет-порталі з'явилася інформація про те, що водії-початківці зможуть отримати 4250 злотих брутто. Наші читачі повідомили, що для українців дорога на МПК Вроцлав закрита. Мовляв, там не приймають наших громадян з візами або картами, вимагають натомість карту постійного перебування або карту поляка. Ми вирішили дізнатися, чи справді так виглядає ситуація. На підприємстві переконують, жодних обмежень при працевлаштуванні немає. Беруть всіх, але додають, кожна справа індивідуальна. Значить, ми запрошуємо, очевидно, всіх до праці як керівці чи як моторничові. Нікого не дискримінуємо за взгляду на то, де się urodził. В МПК працują już obecnie osoby o różnych narodowościach, również Ukraińcy, jeżdżą również autobusami, z tego co wiem, również są motorniczymi. Zatrudniamy wszystkich na zasadach ogólnych. Za słowami pana Bartosza, na МПК вже працює 11 осіб з України. Майбутнім працівникам за кордоном на підприємстві готові також допомагати у вирішенні формальностей. Wszystkie te sprawy, które nas wpływają i dotyczą na przykład osób innej narodowości, na przykład Ukraińców, są bardzo indywidualnie rozpatrywane. Czasem faktycznie zachodzi tak, że no nie mamy możliwości zatrudnienia osoby innej narodowości no z powodów jakichś tam formalnych, ale czasami zdarza się, że takie formalności pomagamy tutaj no, dopełnić, tak żeby taka osoba mogła u nas pracować na różnych stanowiskach. Jeśli chodzi o te podwyżki, faktycznie potwierdzam, obecnie osoba, która będzie chciała zatrudnić się jako kierowca, bądź też jako motorniczy, na start otrzyma 4250 zł brutto. A natomiast, jeśli taka osoba nie ma pojęcia, nie jest w stanie, nie ma uprawnień na pojazd, na prowadzenie tramwaju, czy też na prowadzenie autobusu, również bezpłatnie może zrobić u nas taki kurs, płacimy za niego w zupełności, uczymy prowadzenia tramwajem, uczymy prowadzenia autobusem, robi u nas ten kurs, potem może jeździć u nas, zarabiać jak najbardziej. Co ważne, mamy pewne wymogi dla osób, które chciałyby się starać o taki właśnie darmowy kurs, czy to jazdy tramwajem, czy to jazdy autobusem. Jeśli chodzi o uprawnienie na autobus, no to niestety taka osoba musi mieć skończone, jeśli się nie mylę, 20, 24 lata. Natomiast jeśli chodzi o tramwaj, to 21. Oczywiście fajnym atutem byłaby na przykład znajomość topografii miasta, znajomość linii autobusowych, ale jednak nie jest to konieczne. Na pewno również ważną rzeczą jest komunikatywność, czyli tutaj też dla osób, które powiedzmy dla obcokrajowców, które chciałyby się u nas zatrudnić, to też niestety jest naszym wymogiem, ponieważ kierowca czy też motorniczy nie tylko prowadzi tramwaj czy też autobus, on musi udzielać informacji pasażerom, gdzie teraz jedzie, co się dzieje na jezdni, czy są jakieś utrudnienia, czy też nie. Musi im być w sposób jasny wyjaśnić i udzielić tych wszystkich informacji, więc to również jest naszym wymogiem. Jak stwierdzają na przedsiębiorstwie, jeśli kandydat na wakancję ma wizę albo kartkę tymczasowego przebywania, inozemiec także może przyjmować udział w rekrutacji. Тим не менш, не треба забувати про те, щоб відповідати іншим вимогам. Jak najbardziej, jeśli spełnia wszystkie formalności, to nie ma żadnej przeszkody, żeby mogła się u nas rekrutować. Jeśli spełni oczywiście również wszystkie wymogi, których wymagamy od naszych motorniczych, czy też od naszych kierowców, również nie ma żadnej przeszkody, żeby mogła tutaj wstąpić w ten proces rekrutacji, no a ostatecznie prowadzić miejski autobus, czy też miejski tramwaj.